Jelcz jest wyposażony w silnik V8. Oryginalnie miał 400 koni, teraz ma około 500. Jest doładowany na dwóch turbinach. Skrzynia, tak jak mówiłem, ZF-16 z półbiegami. Dobry! Ja mówiłem, że na spontanie wychodzą najlepsze rzeczy. Jak ci się podobało? Myślałem, że będzie gorzej. Jak wam się podobają takie materiały, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Łapa w górę, komentarz dla zasięgów. Jeżeli macie ochotę widzieć więcej takich materiałów z polską motoryzacją, no to wiecie, co macie robić. Siemanko, przedstawiam wam Marcina. Cześć Marcin. Tak dla kontekstu powiem wam, że jesteśmy w ciekawym towarzystwie, ale dzisiaj będziemy opowiadać o twoim Jelczu. Co to za Jelcz? Z Jelcza to można powiedzieć, to jest tylko kabina. Zrobiona jest na wzór Jelcza rajdowego, ze słynnego rajdu Jelcza. Ty go budowałeś? Tak, ja go montowałem z pasji, ponieważ w latach 90. rajd przebiegał przez moją miejscowość i że jak byłem mały, cały czas śledziłem te wszystkie... Śledziłeś wyczyny, jak byłeś mały? Tak, a z jakiej miejscowości jesteś? Z Nadolic Wielkich, pod Wrocławia dokładnie. Okay. Ile miałeś lat, jak przejeżdżały tam, no, rajdowe? No, od 5 lat do 10 można powiedzieć, bo to były lata 90. Ile trwała budowa? Budowa trwała bardzo szybko, bo budowę zacząłem w listopadzie, a 1 czerwca byłem już na zlocie drugim Jelcza w Jelczu-Laskowicach. To było tak, że z dnia na dzień okazało się, że będziesz budował Jelcza? Stwierdziłeś, że spełnisz swoje marzenia dziecięce, czy jak to było? To była przymiarka w sensie takim, że oczywiście też marzenia. Ale przymiarka okazała się, że tak powiem, budowania tego samochodu z dnia na dzień, co nie? Okej. Okay. Auto przyjechał do Szczęsnych, że tak powiem, przyjechała tylko rama z silnikiem, co było, wszystko nadawało się do remontu, zostałem rozebrany do pierwszej śrubki, także oczywiście z wraka zbudowałem ten samochód, a to. Jelcz jest wyposażony w silnik V8. Oryginalnie miał 400 koni, teraz ma około 500. Jest doładowany na dwóch turbinach. Jest wyposażone w skrzynię ZF-a S16. Zostały zamontowane oryginalne moszty Steyera. No i oczywiście sportowe amortyzatory. Na każde koło przypada po dwa. Auto w terenie się spisuje, nie ukrywam, że nawet dobrze. Miałem okazję startować w dwóch edycji rajdów Super Rally, gdzie zdobyłem dwa razy pierwsze miejsce. Pogoda, jak widzicie, chociaż była dzisiaj słoneczna, nie dopisuje, ale zmusza nas do tego, żebyśmy zaglądnęli do środka i bardzo dobrze, wsiadamy do kabiny. Zapraszam. Dobra, ja mówię wsiadamy do kabiny, ale to nie jest wszystko takie proste. Ty, Marcin? Tak? Jakaś instrukcja do wsiadania? Na śruby od Słuchajcie, koła. Nie no, żartuję sobie, ale powiem wam, że wsiadanie to nie jest taka prosta rzecz, bo ja generalnie, zobaczcie, o, Marcin jest tam. I jak ktoś nie miał doświadczenia z wsiadaniem do samochodu ciężarowego, no to może być lekka zagwozdka, zobaczcie. Noga. No nic, wsiadamy. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, śruby, ręka, noga, rura. Znowu rura. I jest, nie jest tak źle. O, zamykamy. Jesteśmy w twoim królestwie, czy ja mogę tak powiedzieć? No, można tak powiedzieć. Śpisz tutaj czasami? Czy raczej to nie jest aż taka choroba? Nie jest taka choroba, że tak powiem, ale zdarzyło się, kiedy już spałem. Aha, okej. Okay. Na pace. Na pace. Dobra, oprowadzaj. Jak już widać, to nie jest samochód, który służy do przewozu, no nie wiem, towarów gdzieś tam. No nie. Tylko tutaj no, jest trochę doinwestowany. Mamy, jak możecie zauważyć, siedzenia kubełkowe, trzy, więc trzy osoby mogą tutaj podróżować? Tak jest. Jak jedziemy na jakiś rajd, to jedziemy w trzy osoby zazwyczaj. Kierownica sportowa? Kierownica sportowa z szybkim, że tak powiem, demontażem. To jest coś takiego. O. Pozwala, że tak powiem, łatwo się wydostać z samochodu. Nie wiem, może w jakiejś kraksie, jak to mówię. Okej. Okay. Skrzynia, tak jak mówiłem, ZF-16 z półbiegami, z połówkami. Jest, można powiedzieć, że 12.
12 biegów. Plus dwa razy wsteczny i raz reduktor, czyli można jeszcze podwoić te biegi. No i posiada oczywiście reduktor, włączany jest pneumatycznie, blokadę mostu i blokadę już, że tak powiem, wszystkich czterech kół na raz. Okej. Resztę wszystko zostało z seryjnego Jolcia, to została dołożona tylko temperatura silnika, że tak powiem, temperatura oleju i obrotomierz. Hydrołapa? Nie, no to nie. Nie potrzeba. Nie. Powiedz mi, ty jesteś zawodu kierowcą. Miałeś prawo jazdy na ten samochód, czy musiałeś specjalnie pod swoją pasję robić prawo jazdy? Jak to wygląda? Prawo jazdy akurat miałem, ale że z pasji ścigania się na motorach, to w baku ubytku zdrowia zbudowałem też tą ciężarówkę, bo jednak sport motorowy jest bardziej, że tak powiem, niebezpieczny, jak jazda taką ciężarówką. Jako pięciolatek obserwowałeś te ciężarówki ryczące, przejeżdżające kuby? Tak jest. Pyłu, dymu, nie wiem, co tam jeszcze było. Słynny przejazd przez rzekę Widawę, gdzie, że tak powiem, 4 dni przed rajdem, nawet tydzień, trenowali załogi rosyjskie, czeskie, niemieckie, zespoły Liaza, Tatry, które potem wygrywały rajd Dakar. Dlatego dla mnie to było, że tak powiem, takie niezmiernie fascynujące zobaczyć te auta w ogóle pod domem, tak? Jak wygląda budowa takiego Jelcza? Czy to jest, ile to trwa? Jaki trzeba mieć budżet i czy chodzi o części, to jest jeszcze wszystko dostępne? Z częściami to trzeba, że tak powiem, się nachodzić, szukać i kombinować. Niektóre rzeczy trzeba dorabiać samemu. No i dużo rzeczy trzeba naprawdę podgrywać i poszukać. Na internetach nawet nie ma jakichś, że tak powiem, starych sklepów samochodowych, czy nawet pod fabryki Jelcza gdzieś tam można było coś kiedyś wyrwać, a na tą chwilę wiem, że jest problem. No tak to wygląda z tej perspektywy. Ile trwa budowa takiego? Ile znaczy u mnie trwało to dokładnie 7 miesięcy, ale nie ukrywam, że ostatni miesiąc to była walka, jeszcze dwóch pracowników nam pomagało, to robiliśmy to przez 2 miesiące dzień, noc. No to w sumie szybko, jak na 7 miesięcy. I to jak mam zdjęcia, jak akurat nie mam tu przy sobie, to zbudowaliśmy to z wraka, gdzie ramę musieliśmy prostować, była zgięta dwoma koparkami. Były tylko dwie szyny. Mhm. No, opłacało się, że tak powiem. Mhm. Efekt był widoczny. Dobra, powiedz mi jeszcze, z tyłu jest paka. Ona jest pusta, co tam jest? Puściutka, nie ma. Puściutka. Koło zapasowe i dostęp do silnika, gdyby coś. Hydrauliczne podnoszenie kabiny. Kabiny. Tak jest. Dobra. To co, przyjedziemy się kawałek? Mogę nie ma problemu, przejechać? Zapraszam. Dobrze. Mamy awarię rozłącznika, więc tu muszą kibice nas pchnąć. Dzisiaj rano się okazało, że musieliśmy... Że co, pchnąć? Dzisiaj rano... Ale jak? Ile osób? Cztery. Cztery osoby tak, można? Tak, auto pali na dotyk, także... O, pchanie Jelcza w cztery osoby. Ile on waży? 7,5 tony. 7,5 tony. Tu akurat może być trochę ciężej, bo mamy pod górkę, ale... No, myślę, że kibice pomogą. W tym momencie pchamy Jelcza, żeby go odpalić. Ciekawe doświadczenie. Nie idzie. Nie damy rady, za mało. Co ci panowie? Słuchajcie, żeby odpalić tego Jelcza, wystarczy kierowca, który przekręca kluczyk, tak? I 6 osób, które wozi na pace rezerwowo. Tak jest, zgadza się. Które w każdej chwili mogą wyskoczyć, ale to czasami takie rzeczy się zdarzają. Ej, powiem wam. Co ja wam będę mówił? Mówić. Co ja wam będę mówić? Ja wam to pokażę po prostu. Piotrek właśnie zapytał, czy zapiąć pasę. Ja mówię, po co zapinać pasę, skoro jesteśmy w kamieniołomie? Ale to chodziło chyba o to, że to nie jest taki zwykły przejazd. Czy teraz to jedziemy? Pięknie. Co on? On tam będzie zjeżdżał? On tam będzie zjeżdżał? No tak. A ty też? No co to? Nie, ta pierdol... Zjeżdżałeś już tak? No, bo nie, no, będziesz, wiedziesz, wiedziesz? No. Tak? Nie, no kur... Co ty? Za chuj zjedziesz tak. Pewnie, da. Powiedz, mogę pod drugą stronę nawet... Tomek, jedź, bo ty pierwszy jesteś! To może ja wyjdę, nie? Ja czemu? No bo może będzie lepiej nagrać z zewnątrz? Problem tylko zapiąć pasy. No tak mi się wydaje, bezpiecznie jest. Znaczy nie, no bo ma kierownicę, to masz się utrzymać, wiesz, a ty nie masz, nie? Dobra, czekaj, to ja zapinam pasy. Reduktor, pozapinaj się. Tak, właśnie. I się można śliznąć, nie? No wiem, o co chodzi. Mówisz, Marcin, że to robiłeś wcześniej. Tak mi się wydaje.
Taka, no górka, taka górka to nie górka, zaraz ją przeatakujemy z drugiej strony. Okej. Okay. Nie, podniesie, w ogóle. Chyba podobało mi się, jak to jeszcze raz? To dla zmyłku. No tak! O masakra. No jak chcę jeszcze raz? A nie Tomek, czemu Tomek nie jedzie? Teraz ja już wiem, dlaczego on jako pięciolatek się zakochał w tych Mielczach. Dobry! Dobry! Ale mi się podoba! Zajebiście! O, zajebiście! Ale to też trzeba umieć jechać, kurwa. No jak, na pewno. Najgorzej stanąć w połowie. Tak. Powiem wam, że zabawa jest cięta. Jakie kłęby, zobaczcie! Dymu. O! Ten już atakuje. Spadła mu czapka, ale dobra. Reduktor. Co? Reduktor włączamy. Nie, reduktor. Jest tak. Dobra, jest. Reduktor jest. Co wam mogę powiedzieć? Uważajcie, co pokazujecie swoim małym dzieciom. Bo może mieć to na nich tak duże wrażenie w przyszłości, że będą się bawić. Dobrze, dobrze, dobrze. Głęboka dziura. Pasy muszą być, bo jak kurwa kierownicy nie masz, to kurwa trudno, wiesz. Tak? Bo to nie chodzi o ten, no, zrozumiałe. No leci, leci. Dobra, słuchajcie, normalnie wyszedłem stamtąd z Jelcza tylko dlatego, że chciałem dla was nagrać od zewnątrz, jak on wygląda, jak jedzie. Ale normalnie w życiu byście mnie stamtąd nie wyciągnęli. Na listę samochodów i pojazdów, które chcę mieć, dopisuję sobie Jelcza. Takiego. Zobaczcie, wysiadłem wtedy, kiedy jest najciekawsza zabawa. Pływający Jelcz. Jak ci się, Marcin, podoba? Pływał lepiej. Ktoś musi wejść do wody, to nie będę ja. Muszę przecież nagrywać. Teraz Marcin dostał możliwość wyboru. Stara Jelcza, który ma go wyciągnąć, żeby pomóc, no bo jak widzicie, troszkę się skleił tutaj do podłoża.
powiem wam, że lekka kąpiel była. Ja mówiłem, że na spontanie wychodzą najlepsze rzeczy. Jak ci się podobało? Szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Ale wszyscy byli zadowoleni. To mam nadzieję, nie wiadomo, czy to było w scenariuszu, czy nie, ale powiem ci... To nazywa się próba przed rajdem. A, próba przed rajdem. Nie no. Konkurencja nie się boi. Co? Konkurencja nie się boi. Słyszeliście? No. Jak wam się podobają takie materiały, to koniecznie zostawcie subskrypcję. Łapa w górę, komentarz dla zasięgów, jeżeli macie ochotę widzieć więcej takich materiałów z polską motoryzacją, z takich ciekawymi ludźmi, no to wiecie, co macie robić.